No, mordeczki, tu chciałem przedstawić właśnie z tych, co grałem. Oczywiście mecz, widzicie tutaj, ten 16-0, my wygrali ten meczyk. Pierwszy zmienił nazwę, miał WHO, a tu już widzę, że już zmienił nazwę. I ten mnie właśnie za griffing, tak? Oni mnie blokowali w grze i lecieli w tego motowa. Ten pierwszy i ten trzeci, tak? Popatrzcie ich staty, 23-3 na globalach. Ten, nie wiem, czy miał coś, ale popatrzcie ten tutaj, bot like widzę, 2003 lajki, to nowe konto założone, 19-5. I Kasor chyba z nimi grał właśnie, ale tylko, że on nic z nimi nie robił, 14-5. Tanci po 0 mieli, powychodzili z meczu też, 16-0, jak widzicie, wygrana była. Ja miałem awatar, bo 4 kile zrobiłem i później się kręciłem w kółku, bo nie było sensu, cały czas mnie blokowali, jak widzieliście na filmiku w Mołotowa mojego lecieli, także starczyło tylko jedno ich, nie wiem, poszczelenie niechcące i będę dostał bana z meczu. Także chciałem tu dowodzić, że to trochę globalna kara czasowa, jak widzicie, 36 dni, 17 godzin, mam do któregoś tam maja. Jak widzicie, no ja ich też tam zgłaszałem, też to nagrywam i tacy, co grają na hakach i oczywiście popatrzcie się na jego konto, nie? Jak on ma konto, odznaki i gra na hakach, ten to ma nowe konto, ten też zresztą następny bodlike, nowe konta pozakładane, bodlajki są narobione, także dlaczego Valve nie popatrzy się na ten mecz, że oni blokowali, że lecieli specjalnie w Mołotowa? Dlaczego ich nie zbanuje jeszcze za haki? Tam ci wszyscy ich reportowali, właśnie tych Czech reportowali. No nie. A ci powiedział właśnie ten pierwszy powiedział, że jakiś report bot mi da z 10 i dostanę bana jeszcze dzisiaj. No i też tak się stało, po jednym dniu już dostałem bana za griffing. Jak to udowodnić? Normalnie, wchodzę wam tutaj. No może czy tak widzicie, tu mam powiadomienie konta, dajemy, naciskamy tutaj, nie wiem czy to ma naciskać czy nie, czy co to zmieni. Wchodzimy tutaj, przejście do historii, blokad. I tutaj widzicie, zawieszenia gier są nakładane, kiedy gracz wielokrotnie przeszkadza innym grze. W przeciwieństwie do blokady na grę lub wak. Zawieszenie wygaszają po upływie pewnego terminu. Tak jak widzicie, dostałem na 30 dni, 25 maja. Dostałem, nie wiem, czy napiszcie w komentarzu, czy ma to akceptować, czy nie, nie wiem, o co chodzi w ogóle. No ale dobra, no, dostałem tego bana, no szkoda. Także, no, będę starał się odwoływać od tego, oczywiście ten filmik, co tu nagrałem, jakoś skrócę, gdy mam nadzieję, że będzie szło to wysłać tam do Valve i niech oni coś z tym zrobią, bo naprawdę dla mnie nie było sensu, ja dlatego zacząłem się kręcić na terenie, bo to nie było sensu grać, po prostu oni cały czas przekazali, jak widzieli, tu przed lunetą mi stanęli, blokowali mnie tu w tej, na bombsite A, później w tego Mołotowa lecieli, no i tam ja się później już kręciłem, to nie chciałem tego nagrywać, tam jeszcze wyzwiska szły, to byli oczywiście Niemcy, obydwu to było Niemców, z Niemiec. Fucking no name? You said no name? You said your choice on DM, yes? Hey, report you from Griffin, fucking idiot. Report Putin, report. Putin, блядь, сука. Yeah, you fucking Putin. Who is trolling? From Griffin, yeah. I recording. You sell? I recording, yeah. You sell? Fucking beat you. Come to the man, fucking. Throwing smoke. Report of a griefing. I report you for griefing. I recording.